Japońska sonda Hayabusa 2 odniosła kolejny sukces. Miesiąc temu, 11 lipca, udało się przeprowadzić już drugie, zakończone sukcesem lądowanie na powierzchni asteroidy Ryugu. Sonda pobrała próbki skał z miejsca, na które został wcześniej zrzucony niewielki ładunek wybuchowy. Na początek kilka słów przypomnienia. Sonda Hayabusa 2 jest następczynią wysłanej w roku 2003 sondy Hayabusa 1, której celem była asteroida Itokawa. Misja sondy Hayabusa 2 rozpoczęła się na początku grudnia 2014 roku. Jej celem było zebranie próbek oraz zbadanie asteroidy Ryugu. Hayabusa 2 dotarła do niej 3,5 roku później, 27 czerwca 2018 roku. Ryugu to asteroida klasy C. Wchodzi w skład grupy Apolla, czyli planetoid bliskich Ziemi. Ma około 880 metrów średnicy i jest bogata m.in. w węgiel, żelazo czy nikiel. Do tej pory udało się już przeprowadzić pierwsze udane lądowania na powierzchni asteroidy w celu zebrania próbek. Miało to miejsce w lutym bieżącego roku. Oprócz tego na Ryugu wypuszczono również dwa mikrołaziki Minerva 2, które poruszają się wykonując małe skoki, oraz lądownik Maskot. Aby dokonać ponownego lądowania na Ryugu, 5 kwietnia sonda wykonała zrzut niewielkich rozmiarów pojemnika z materiałami wybuchowymi. Taka operacja miała na celu utworzenie małego, sztucznego krateru na powierzchni asteroidy. Podczas lądowania Hayabusa 2 miała pobrać próbki właśnie z tego powybuchowego krateru. Zespół pracujący nad misją sondy spędził wiele dni wybierając odpowiednie miejsce do przeprowadzenia drugiego lądowania. Naukowcom zależało, aby znajdowało się ono w niewielkiej odległości od sztucznie utworzonego krateru, dzięki czemu łatwiej byłoby zebrać próbki materiału wyrzuconego przez wybuch. Zanim wybrano odpowiednie lądowisko, aż 4 razy dokonywano zniżania i prowadzono długie obserwacje. Ostatecznie wybrany został obszar C01CB. Znajdowało się tam stosunkowo mało zagrożeń w postaci głazów. Cały proces lądowania rozpoczął się już 10 lipca od stopniowego zmniejszania wysokości. Najpierw z pułapu 20 km Hayabusa zniżała się z prędkości 40 cm na sekundę, a następnie gdy osiągnęła wysokość 5 km zwolniła do 10 cm na sekundę. W nocy 11 lipca, za 23 naszego czasu, Hayabusa znajdowała się na wysokości 30 metrów nad Ryugu. Sonda utrzymywała wówczas swoją wysokość, wyszukała wskaźnik na powierzchni asteroidy i przeszła do trybu autonomicznego i ostatniej fazy obniżania wysokości do 8,5 metra. Po osiągnięciu tego pułapu Hayabusa dokonała zmiany orientacji do pozycji lądowania. Ustawiła się równolegle do powierzchni Ryugu z delikatnym nachyleniem przyrządu do zbierania próbek skał. Ostatecznie Hayabusa dotknęła powierzchni asteroidy 5 minut po godzinie 3. Na chwilę przed zderzeniem wystrzeliła pocisk, który miał za zadanie wzbić do góry fragmenty skał. W ten sposób wyrzucony materiał dostał się do próbnika. Dosłownie w tej samej chwili sonda odbiła się od Ryugu i rozpoczęła ponowne wznoszenie do swojej wyjściowej wysokości, czyli 20 km. Jest to tak zwana technika pinpoint touchdown. Było to drugie, a zarazem ostatnie udane lądowanie sondy Hayabusa 2 na asteroidzie Ryugu. Była przygotowana jeszcze na trzecie lądowanie, aczkolwiek naukowcy stwierdzili, że skoro posiadają już wystarczającą ilość próbek, to nie warto podejmować ryzyka związanego z kolejnym lądowaniem. Hayabusa 2 jeszcze przez kilka miesięcy będzie towarzyszyć asteroidzie Ryugu, aby pod koniec bieżącego roku ją opuścić i wyruszyć z zebranymi próbkami w kierunku Ziemi. Kapsuła zawierająca próbki materiału pochodzącego z asteroidy zgodnie z planem powinna wylądować w pobliżu Australii pod koniec przyszłego roku. A ja serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom, dzięki którym nasze odcinki mogą lądować na kanale. Jeżeli też chcesz zostać patronem, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam też serdecznie na Instagram Astrofaza, a my widzimy się w kolejnym odcinku Astroshortów. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!